kogo? Nazwałem sytuację moją, powiedzieć, na początku roku nie jest za ciekawa, ale to było spowodowane moim kontuzją, która miałem parę złamany, 9 meczów mi uciekło, wróciłem do składu. Tam sporo mojego zespołu nie była najlepsza. Tam ja też nie byłem w lepszej dobrej dyspozycji. Gdzieś te miejsce w składzie straciłem i muszę o nie walczyć, ale się pokazałem, że ja się nie poddaję i cieszę się, że wygraliśmy mecz, że miałem w tym udział, bo na pewno będę miał więcej powodów do ciężkiej pracy, która czeka mnie. No tak, to jest wielki zaszczyt, że mogę. To było tak, że nawet wymusiłem tą opaskę kapitana, bo zobaczyłem na boisku, że nie ma doświadczonego innego zawodnika w tym momencie i chciałem tą opaskę poczuć i nie mówię, no bardzo się cieszę, że przez te pół godziny mogłem prowadzić ten zespół. Do zwycięstwa. Do zwycięstwa źle do nas prowadził, bo pokazał, że jest świetnym piłkarzem i wziął ten ciężar gry na siebie i w jakimś sposób przyjął tą pracę. Pokazuje, jakie to wysokie pracy zawodnik. Właśnie, że... Z dziennikami, tak? Wielu było rezerwowych nowych graczy. My jesteśmy jedną reprezentacją, wszyscy walczymy w najlepszą formę. Niektórzy walczą o szansę wjazdu na mistrzostwa, niektórzy walczą o pierwszy skład, więc rywalizacja jest duża. Trener dał w takim wychowaniu pogreść każdemu zawodnikowi praktycznie. Więc błędy się gdzieś zdarzają, ale mówię, to co mnie cieszy, to że potrafimy ten decydujący cios zadać, tak samo było w meczu z Czarnogórą, tak samo dzisiaj, więc na pewno będzie analiza tego meczu, że trener będzie miał sporo pretensji za drugą połowę. Po to są sparingi właśnie, żeby takie błędy się nie przytrafiały na mistrzostwa świata, bo jak takie błędy się przytrafią, no to wiemy, ile możemy stracić. Na pewno nie jesteśmy jeszcze na najwyższym poziomie reprezentacji, która potrafi przez 90 minut utrzymywać jedno tempo gry. Ale tak jak powiedziałem, no, po to są mecze towarzyskie, żeby ta forma była na mistrzostwa, więc tak jak powiedziałem, no, na mistrzostwa świata, jak takie błędy się zdarzą, no to u nas nie ma, ale pokazuje, że my potrafimy się podnieść po takich sytuacjach, więc ja wierzę, że idziemy w dobrym kierunku, ciężko pracujemy, jest nowe ustawienie, trener widać, że chcę tą taktykę gdzieś ulepszać i przyjdzie na to czas na pewno i na tą pracę w Warałomowie i w Juracie, że będziemy szkolić tą taktykę, bo na dzień dzisiejszy są bardzo dobre momenty, ale też są gdzieś słabsze, ale to jest normalne.